Oczyszczalnia ścieków w Mielnie od lat odbiera i oczyszcza ścieki z całej gminy Mielno. Do tej pory miała ona 3 stopnie: stopień mechaniczny, stopień biologiczny i gospodarkę osadową. Centralna dyspozytornia, w której monitorujemy cały proces technologiczny oczyszczania ścieków. Jest to bardzo ważne miejsce, w którym sterujemy procesem technologicznym. Znajdujemy się na części mechanicznej oczyszczalni, która została całkowicie zmodernizowana, tak naprawdę wybudowana od nowa. Mamy nowe kraty, mamy piaskowniki wirowe, których do tej pory nie było. Tutaj za mną znajduje się zbiornik retencyjny, bardzo ważny element naszej oczyszczalni, który pozwala na to, aby ładunek ścieków i ilość ścieków, jakie dopływają na oczyszczalnię, były w odpowiednich ilościach, odpowiednich dawkach transportowane dalej do części biologicznej. Tego do tej pory nie mieliśmy i w czasie sezonu, w czasie bardzo dużych napływów, powodowało to pewne zakłócenia na naszym obiekcie. Mamy tu również biofiltr, który powoduje, że wszystkie nieprzyjemne zapachy, tak zwane odory, są filtrowane i oczyszczalnia ma mniejszą uciążliwość. Część biologiczna oczyszczalni, tak naprawdę najważniejszy element oczyszczalni ścieków. W tym procesie mikroorganizmy odżywiające się zanieczyszczeniami ze ścieków powodują ich oczyszczanie. Jest to proces podobny jak w rzece, tylko kilkaset razy bardziej intensywny. Dzięki temu w ścieku odprowadzanym do jeziora jest mniej azotu i mniej fosforu, co jest dla niego bardzo korzystne. Ostatni etap oczyszczalni ścieków, ostatni element, czyli odpływ ścieków oczyszczonych do jeziora naszego odbiornika. Za mną komora pomiaru ilości ścieków, z której bezpośrednio do jeziora odprowadzany jest ściek oczyszczony, a tutaj ściek oczyszczony, który po całym procesie technologicznym trafia do jeziora Jamno.